ale dziś piękny dzień, muszę przyznać, że trochę czasu mnie tutaj nie było, ciekawe co się dzieje teraz na świecie. Mam plan, muszę odbudować stary Związek Radziecki, lecz nie mam pojęcia od czego zacząć, na początku muszę mieć jakiś teren, żeby zacząć działać. Halo, co ty wyprawiasz? Nie przeszkadzaj mi, potrzebuję twoich terenów do odbudowania Związku Radzieckiego. Nie pozwolę ci na to. Ach tak, to zaraz zobaczymy. Kurde, Rosja jest zbyt silna, musiałbym mieć dużo armii i sojuszy, aby ją pokonać. Nie pozwolę ci odbudowywać się na moich terenach. A więc muszę działać szybko. Szwecjo, sojusz? Z tobą nigdy w życiu. Miało być tak prosto, a jednak nic nie idzie po mojej myśli, muszę zastosować się do planu B, zacznę atakować Estonię, Łotwę i Litwę, lecz najpierw to ja potrzebuję się tam dostać, pozwól Rosjo, że pożyczę sobie kawałek terenów od ciebie, ha 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 ha. Pożałujesz tego. Błagam, nie, zlituj się nad nami, pomocy. Wołanie o pomoc nic nie da xddd. Słuchajcie wszyscy uważnie, zauważyłam, że Związek Radziecki powstał na nowo i atakuje niewinne państwa, musimy coś z tym zrobić, bo Europa jak i cały świat mogą być przez to poważnie zagrożone. Też tak myślę. A ja tam mam w to wyjebane. Jak to wyjebane, ty słyszysz co ty mówisz? Przecież Związek Radziecki może zniszczyć nas wszystkich, a ty masz wyjebane, lecz się. Dobra, halo, spokojnie, nic nie załatwimy, jak będziecie się kłócić. Nie możemy pozwolić, żeby Związek Radziecki nas zniszczyła, więc musimy współpracować razem. Masz rację, musimy wszyscy współpracować. Kolejny piękny dzień, a z nim kolejne państwa do podbicia, na następny ogień idzie Białoruś. No nie no, proszę tylko nie to. Teraz muszę podbić kogoś mocniejszego, zacznę od Finlandii. Halo Szwecjo, proszę pomóż. Ej, ważne, Związek Radziecki zaatakował Finlandię, wyślijcie wszyscy trochę wojska, aby jej pomóc, bo jak Związek Radziecki pokona Finlandię, to będzie atakować każdego z nas po kolei. Oczywiście już wysyłamy. A ja nie będę wysyłać. Dobra, weź ty się nie odzywaj. I co teraz? Już nie tak łatwo mnie pokonać. Dobra, dobra, spokojnie, poddaję się, tylko już mnie zostaw. Siema Chiny, mam sprawę do ciebie. Siemka, co jest? Bo ogólnie to Związek Radziecki powstał na nowo i osiedlił się na moich terenach, co mnie mega zdenerwowało i chcę go jakoś pokonać, ale nie mam pojęcia jak, dlatego przychodzę do ciebie. Dobra, tylko nie mów nikomu, mam tu tajną broń, która jest w stanie go pokonać, tylko ostrożnie, bo można skorzystać z niej tylko raz a porządnie. Wszystko słyszałem, idę powiedzieć to wszystko Związku Radzieckiemu i będziecie skończeni. No chyba cię pojebało xddd. Dobra, skoro już zrobiliśmy porządek z tym gównem, to może podpiszemy sojusz? Oczywiście, i masz tu swoją tajną broń. Skoro nie udało mi się pokonać Finlandii, to za jakiś czas spróbuję zaatakować Polskę, tylko muszę się do tego przygotować, żeby nie skończyło się to tak jak ostatnio. Jej Polsko, posłuchałem rozmowę Związku Radzieckiego i mówił on, że przygotowuje się do zaatakowania ciebie. O kurde, dobra, dzięki za informację. Jej wszyscy z Europy, słuchajcie uważnie, Związek Radziecki przygotowuje się do ataku na mnie, jeżeli rozpocznie ten atak i mu się uda mnie pokonać, to jesteśmy wszyscy bardzo zagrożeni, musimy podpisać sojusze, abyśmy byli wszyscy bezpieczni. Dobry pomysł, sojusz Polsko? Jasne. A ja nie mam zamiaru nic z wami podpisywać, mam za to lepszy pomysł, podpiszę sojusz z Związkiem Radzieckim i razem was zniszczymy, ha ha ha. Francjo, to już zaszło za daleko, atakujemy go. Dobra, jednego już mamy z głowy, teraz nie możemy dać się zaatakować przez Związek Radziecki. Muszę teraz zacząć atakować i powiększać swoje tereny na poważnie, spróbuję pokonać Ukrainę. Nie dasz rady. Aha. Ej Francjo,
Słyszałeś, że Związek Radziecki pokonał Ukrainę bez najmniejszego problemu? No słyszałem, i trochę zaczynam się obawiać. Nie no, nie przejmuj się nim, na pewno damy radę go pokonać, przecież nikt z Europy go nienawidzi. Dobra, skoro udało mi się pokonać Ukrainę, to teraz muszę najebać Polsce, jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Posłuchaj mnie kurwa, albo wypierdalasz z moich terenów, albo pogadamy inaczej i każdy zrobi wszystko, aby cię pokonać. Dobra, zamknij ryj. Słyszałeś? Związek Radziecki chce nam niby najebać ich z DDD, chcę to zobaczyć. No nie, naprawdę myślisz, że dasz radę nas pokonać? Tak, ich z DDD. Francjo, wiesz co robić? Musimy go pokonać. Oczywiście, pokonamy go bez najmniejszego problemu. No kurwa mać, nie? Dobra, poddaję się i uciekam stąd. Rosjo, oddawaj mi te tereny, bo straciłem wszystko, co miałem w Europie. Dobra kurwa, to już jest przesada, zabierasz mi wszystkie moje tereny, muszę coś zrobić, żeby się ciebie pozbyć. Dobra, tylko nie mów nikomu, mam tu tajną broń, która jest w stanie go pokonać, tylko ostrożnie, bo można skorzystać z niej tylko raz a porządnie. Czemu to gówno nie działa? No nie, straciłem wszystko, pierdolę już to, poddaję się. Ha 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 ha, jestem potęgą.